Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie z cyklu Kultura Wykluczenia. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiania z Dariuszem Gzyrą, autorem Dziękuję za świńskie oczy, człowiekiem, który wspiera już dobrych kilka lat kulturę wykluczenia, więc nieraz rozmawialiśmy o stygmatyzacji i wykluczeniu zwierząt. Witaj, Dariuszu. I mam takie pierwsze pytanie, bo nasza tegoroczna kultura zajmuje się ofiarą, prawda? Czyli milczeniem o cierpieniu, milczeniem o przemocy, jakiej doświadczają różne istoty żyjące. Wydaje mi się, że zwierzęta są tą właśnie grupą istot, sentientów, które najbardziej doświadczają takiego i przez nas krzywdzenia i tak naprawdę niezauważenia tej krzywdy. I może zacznijmy od zjawiska, które wydaje się nam wszystkim nieistniejące czy nieproblematyczne, bo jakbyśmy zaczęli mówić o zwierzętach hodowlanych czy o zwierzętach w laboratoriach, no to myślę, że sprawa byłaby w jakimś sensie oczywista. Ale ty w swojej książce właśnie Dziękuję za świńskie oczy pokazałeś, że krzywda może spotykać nawet te zwierzaki, które tak bardzo kochamy. No weźmy, prawda, pieski, kotki, które kochamy, które chcemy mieć w domu. A jednak, tu dzieje się coś bardzo niepokojącego. Co? Dlaczego? W jaki sposób krzywdzimy i milczymy tak naprawdę o tej krzywdzie? Jak uważasz? Powiem ci, że mój stosunek do tych zwierząt tak zwanych towarzyszących, czy tak zwanych domowych, różnie się je nazywa, on się zmienił w ostatnich latach. Wcześniej wydawało mi się, że można przeprowadzić dosyć jasny podział pomiędzy tymi, które są eksploatowane w oczywisty sposób, choć oczywiście społeczeństwo i kultura tego nie zauważają jako eksploatację i ich samych jako ofiary. Ale wydawało mi się, że pomiędzy nimi, co dla mnie jest oczywiste, że są ofiarami, a tymi, które są częścią naszych rodzin, ich status jest teoretycznie rzecz biorąc znacznie wyższy, da się przeprowadzić grubą czarną krechę. Ale zacząłem się zastanawiać, ale wcześniej przyglądać tym zwierzętom. Na szczęście poznałem osobę, która mi umożliwiła wgląd w naturę tych zwierząt, głównie psów. I to zmieniło mój sposób patrzenia. Ta czarna krecha się rozpuściła. Okazało się, że tak naprawdę ofiarami mogą być również te zwierzęta, które teoretycznie, a często również formalnie, na przykład w prawodawstwie, mają status znacznie wyższy, wręcz aż do wywyższenia, hołubienia, nadania imienia, stworzenia grobu, płacenia wielkich pieniędzy za leczenie weterynaryjne i tak dalej. Ale okazuje się, że w tej grupie, nawet wśród ludzi, którzy wcale nie pochodzą z jakichś nizin społecznych, bardzo niewykształconych czy jakichś patologii społecznej, zdarzają się, a powiedziałbym, że jest ich większość, takie zwierzęta, które są traktowane niezgodnie ze swoją naturą. To traktowanie niezgodnie ze swoją naturą psa lub kota skutkuje ich cierpieniem, mniejszym lub większym. Oczywiście ktoś może spytać, no jak to? No przecież one wychodzą na spacer, widzimy je gdzieś tam przemykające pomiędzy blokami budynków czy kamienicami, widzimy, no cóż im się złego dzieje. No ale jak się człowiek przyjrzy i zobaczy, że brzuchami zawadzają o ziemię, bo są otyłe, albo mają choroby stawów i ewidentnie z trudnością się poruszają, ale są popędzane na spacerze, albo są nieczesane od niepamiętnych czasów, a akurat ta rasa czy w typie rasy dane zwierzę wymaga czesania czy trymowania i tak dalej. Można by tych problemów mnożyć. Jak zwierzę pokaże zęby, nie daj Boże, okazuje się, że są w tragicznym stanie, bo nikt nigdy do nich nie zaglądał. Później ktoś się zastanawia, dlaczego tak brzydko pachnie psu z pyska. Więc można by tych problemów mnożyć. Okazuje się, że pod przykrywką czegoś, co ludzie bardzo łatwo nazywają miłością, szacunkiem i bardzo dobrymi partnerskimi relacjami, pojawia się ogromna przestrzeń cierpienia w skrajnym przypadku, ale bardzo wiele po prostu zaniedbań związanych z niezrozumieniem, kim się właściwie opiekuje. Oczywiście tego zrozumienia nic wcześniej ludzi nie uczył, więc tak do końca nie są temu winni. Ja wiem, że to, co powiedziałem, jest trochę kontrowersyjne, no bo spycham z nich część odpowiedzialności za ten smutny stan, ale taka jest prawda.
nas nigdy na żadnym etapie, w zasadzie nikt nie uczy tego, że żyjemy po sąsiedzku, a często nawet nie po sąsiedzku, bo są częścią dosłownie naszej małej wspólnoty, choćby rodziny, z kimś innym, kogo nie rozpoznajemy prawidłowo. Jako osoby, która ma takie i takie potrzeby, takie i takie preferencje. I to jest tragedia. Okazuje się, że tej kreski, grubej krechy czarnej, nie ma. Pomimo dosyć czy stosunkowo wysokiego statusu w prawodawstwie, gdzie są zwierzętami wyróżnionymi, w praktyce społecznej one są często traktowane bardzo źle, w sposób bardziej subtelny niż rzeźnia, tragiczny transport, laboratorium, niż krwawy obraz i tak dalej. Tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że tutaj też ujawnia się, bo ty tak ładnie z ludzi, którzy opiekują się zwierzętami, trochę ściągasz tą odpowiedzialność, ale tutaj moim zdaniem ujawnia się niestety taka duża doza jednak naszego egoizmu, bo to, że nie wiemy tyle o naszych pupilach, choćby jaki jest właściwy stan ich dobrostanu, prawda, co dana istota potrzebuje do swojego życia, no to jest jakby pierwsza nasza przewina ogromna, zwłaszcza dzisiaj, prawda, gdy możemy jednak z wieloma specjalistami sprawę skonsultować czy sięgnąć po różne książki. A z drugiej strony wydaje mi się, że jak przyjrzeć się czy psom i kotom, bo zostawmy tylko w tej grupie zwierząt, to tu można zobaczyć, że człowiek wykazał się bardzo dużym egoizmem, bo to są te wszystkie, prawda, psy choćby, które zostały w ten sposób zmutowane, by człowiekowi do czegoś służyły, prawda, albo żeby były tymi silnymi, ostrymi, stróżującymi, albo żeby miały te słodkie, prawda, dziecięce pyszczki, które będą nas wzruszać i dostarczać nam różnych emocji, ale tu cały czas ta hodowla, ta selekcja zwierząt następowała podług jednej ważnej rzeczy, potrzeby człowieka, a gdzieś, prawda, potrzeba zwierzęcia i jego dobrostan w ogóle nie był brany pod uwagę. Więc może to jest też takim elementem, który pokazuje, że mamy ogromny problem w zobaczeniu, prawda, w zwierzęciu tej drugiej istoty, która ma tak naprawdę partnersko być traktowana, a nie być tylko posiadana. Te zwierzęta, które dzisiaj żyją i które dzisiaj się rodzą, to jest taki rodzaj spadku po poprzednich pokoleniach, które rzeczywiście czegoś konkretnego od pewnych ras wymagały. One były, powiedzmy, nawet zaprojektowane pod kątem wykonywania jakichś zadań. Ale to jest niebagatelna rzecz, dlatego że to nie jest obojętne dla psów żyjących dzisiaj. One wciąż mogą mieć podobne potrzeby jak ich przodkowie, którzy byli nakierunkowani na jakiś rodzaj aktywności, czego się od nich wymagało, ale to miało odzwierciedlenie w ich budowie chociażby, w ich świecie emocji, w świecie mentalnym psa chociażby. I dzisiaj mamy takie istoty, być może już nie wymagamy tych rzeczy, chociażby łapania szczurów przez jorki, jak to kiedyś było. Okej, nie robimy tego, ale jorki pozostały jorkami. I mają określone potrzeby, które również odziedziczyły z całym tym bagażem brzydkich rzeczy, które od nich wymagano i z tym totalnie instrumentalnym traktowaniem jako narzędzie do robienia czegoś. One istnieją dzisiaj i mają swoją naturę, która często była zbudowana na tych potrzebach, które były naszym projektem. Ale to nie znaczy, że nie mają potrzeb same dzisiaj. Te ich potrzeby są jakby rykoszetem czy pochodną tego, czego od nich wymagaliśmy wcześniej. Więc niektóre zwierzęta rzeczywiście mogą potrzebować więcej ruchu i to jest niezaprzeczalne. W związku z tym przydałaby się, zanim się takie zwierzę weźmie pod opiekę, przydałoby się, żeby o tym wiedzieć. Kto o tym wie, kto się nad tym zastanawia. I tu się zaczynają te problemy z nierozpoznaniem natury, potrzeb. No wyobraź sobie, że rodzi się dziecko ludzkie i jesteś osobą, która nie umie rozpoznać jego potrzeb. No prawdopodobnie skończy się to jakąś tragedią, odebraniem dziecka przez państwo. No, w przypadku zwierząt pozaludzkich rzadko tak się dzieje. W skrajnych przypadkach może się tak zdarzyć, ale w większości przypadków te zwierzęta po cichu cierpią. Nie, jakiś rodzaj niedoli albo jakiegoś braku czegoś, albo ruchu, albo kontaktów społecznych z innymi osobnikami swojego gatunku, czy
przestrzeni życiowej. No nie wiem, tych braków jest bardzo dużo, więc to można by ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć. Zresztą jak się chce adoptować dziecko, to jest cała prawda długa procedura, która sprawdza rodziców adopcyjnych. W przypadku adopcji zwierzęcia, już używam tego pojęcia adopcji, ale jednak to jest proces, który ma zupełnie inny charakter, prawda? W zasadzie to jest takie oświadczenie woli, ale za tym nie idzie na przykład rzetelne przeszkolenie choćby kandydatów do zajmowania się zwierzęciem. Oprócz psów, kotów, czyli tych naszych kanapowych pupili, my mamy też do czynienia ze zwierzętami, których bardzo często nie zauważamy, no bo myszki, szczurki, prawda, czy gołębie, czy inne, prawda, jeże. No jeże możemy zobaczyć, jak ktoś nieuważnie przejedzie jeża. Tu mówimy o już zwierzętach, które towarzyszą nam też na co dzień, ale są całkowicie przez nas traktowane jako nieistniejące. Wydaje mi się, że to jest ta grupa bardzo przez nas skrzywdzona, bo to są takie zwierzęta, które tak naprawdę potrzebują przestrzeni, w której my mieszkamy. Tu gdzieś dochodzi do konfliktu pomiędzy nami mieszkającymi na danym terenie miasta czy wsi, a tymi zwierzętami. Jak uważasz, czy ta stygmatyzacja tutaj, czy to wykluczenie, niezrozumienie jest większe, czy może mamy do czynienia ze skalą zupełnie innego problemu? To jest kolejna grupa wykluczona w sposób specyficzny. O tej grupie się w ogóle w historii filozofii, w tej historii myśli prozwierzęcej mówiło najrzadziej tak naprawdę. O ile o zwierzętach tak zwanych dzikich, wolno żyjących mówiło się dosyć często, choć różnie, o tych, które są udomowione, eksploatowane dosyć często, o domowych, towarzyszących zdarzało się, natomiast o tych tak zwanych liminalnych czy granicznych, jak to nazywają twórcy Zoopolis, mówiło się bardzo rzadko. One zostały moim zdaniem dostrzeżone całkiem niedawno, z całym ich bogactwem natury, ale znowu bogactwem potrzeb, interesów, które powinny być uwzględnione w lepszym świecie, w myśleniu społecznym, politycznym, w praktyce życia. Dobrym przykładem, jak się to nie dzieje i jak one są traktowane całkowicie po macoszemu, a wręcz jak szkodniki, jest struktura miasta, tkanka miasta. Miasta, które są i z natury zawsze były i prawdopodobnie zawsze będą. Chociaż zawsze będą, to nie lubię takiego wybiegania, bo różne rzeczy mogą zdarzyć, ale w przewidywalnym czasie zawsze będą wspólnotami międzygatunkowymi. Zawsze. Miasto jest międzygatunkowe. Nie ma innego miasta niż międzygatunkowe. Mieszkamy my, oczywiście głównie siebie zauważając, choć nie wszystkich, jak wiemy, nie wszystkich ludzi w mieście się zauważa, niektórych się również na margines wyrzuca, ale jeszcze bardziej na marginesie są zwierzęta, które tutaj żyją. Na około dziesiątki, jeśli nie setki przeróżnych gatunków, z czego wiele jest zdolnych do odczuwania bez najmniejszej wątpliwości zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy. Więc każde miasto sprawiedliwe i każdy sprawiedliwy ustrój społeczny i każda sprawiedliwa polityka społeczna powinna je uwzględnić. Tymczasem w jaki sposób miasto uwzględnia chociażby obecność ptaków różnych, począwszy od tych najpiękniejszych, czyli gołębi, przecież prawie albo ich nie widzi, albo traktuje je jak śmieci. Jak takie biologiczne śmieci, które dodatkowo paskudzą i brudzą nam fasady i te chodniki i musimy omijać. Nie są traktowane po partnersku, nie są rozpoznane ich potrzeby. Te ptaki przecież giną bardzo często bez wody, jeśli jest bardzo długo ciepło, giną pod kołami samochodów, giną karmione nieodpowiednim jedzeniem, jakimś starym, spleśniałym chlebem. Kto przeprowadza akcje uświadamiające, żeby powiedzieć, że tak się nie robi? Kto uczy dzieciaki, żeby nie rzucać w nie kamieniami? Bo to są tak zwani rezydenci, czyli ci, którzy, zwierzęcy rezydenci, którzy korzystają z naszej przestrzeni, która nie jest do końca nasza tak naprawdę, tylko jest również po części ich przestrzenią. No gdzieś się muszą podziać. Ja napisałem kiedyś felieton dla krytyki politycznej zatytułowany Cudzoziemcy bez własnej ziemi, no bo to jest taki cudzoziemiec gołąb, który nie ma dokąd odlecieć. On nie ma jakiejś swojej ojczyzny, do której możemy go wygnać. On jest częścią tego miejsca, tak samo jak ja, ty i
wszyscy mieszkańcy miasta, ale miasto jest na to nieprzygotowane. Tyle się mówi o fasadach, które zabijają ptaki dziesiątkami, setkami, tysiącami, ponieważ nikt przy projektowaniu nie uwzględnił tego, że ptak, istota niezwykle inteligentna, bo przecież to jest naprawdę wysoka inteligencja, porównywalna ze ssakami. Może nie rozpoznać dobrze gładkiej powierzchni i pomylić ją z miejscem, do którego mogłoby lecieć. Znowu brak wiedzy o naturze, i powiedziałbym na bardzo podstawowej wiedzy o naturze zwierzęcia, które mieszka z nami po sąsiedzku. Całe miasto to jest laboratorium naszej niewiedzy w tej chwili, laboratorium spychania na margines istot, które są bardzo ważne, które są częścią tej przestrzeni, tak samo jak my. Tak sobie myślę, że to, o czym mówisz, właśnie ten nieszczęsny gołąb, którego nie możemy nigdzie, prawda, usunąć, co najwyżej niektórzy próbują go eksterminować i to w okrutny sposób, bo są takie, prawda, całe akcje miejskie pozbycia się właśnie tych biologicznych śmieci, tych szkodników. Pokazuje, że tak naprawdę ta granica między nami a właśnie zwierzętami pozaludzkimi, czy ta granica między naturą a kulturą, tak naprawdę nie istnieje. Bo z drugiej strony możemy powiedzieć, no dobrze, są na przykład dzikie zwierzęta, ale te dzikie zwierzęta właśnie, no kim jest gołąb, prawda? Albo kim jest dzik, który wchodzi w tą przestrzeń miejską. Natomiast tu często pojawia się taka strategia właśnie zabić, wyrzucić i to bardzo często spotyka te zwierzęta, które już gdzieś naruszają ten, powiedziałabym, taki spokój miejski, prawda? Bo gołąb został wpisany jako śmieć w pejzaż na stałe miasta, ale już dzik, prawda, czy lis, czy jakiś inny zwierzak, który jest zakwalifikowany na przykład jako groźny, bo może coś rzekomo zrobić człowiekowi, będzie zabijany. I tu pojawia się taka kolejna gdzieś grupa zwierząt, które też chyba nie mają statusu, bo to są te zwierzęta choćby w zoo. To są te właśnie dzikie zwierzęta, które zaglądają do nas czasami na obrzeżach. Te zwierzęta, które też bardzo mocno zależą ciągle od nas, bo już ta przestrzeń została gdzieś połączona natury i kultury. I też, prawda, doświadczają nieustającej przemocy. No zoo jest taką, wydaje mi się, strukturą ogromnie niebezpieczną dla zwierząt, chociaż nam, obywatelkom i obywatelom, sprzedaje się taką wersję, że to jest miejsce, gdzie mogą na przykład przetrwać zagrożone gatunki. Ale przecież tak nie jest. No wiesz, gatunki jako takie nie odczuwają. Odczuwają jednostki niestety. I oczywiście zoo jest problematyczną instytucją i w tak zwanym ruchu prozwierzęcym, czy może nie w tak zwanym, po prostu w ruchu prozwierzęcym. Znowu jest to taka grupa, którą się zajmowano stosunkowo rzadko, dlatego że jest duże społeczne przyzwolenie wciąż na istnienie oglądów zoologicznych, nawet w takiej strasznej formie jak dzisiaj. Właściwie jest to temat społecznie nieprzedyskutowany, nie było zbyt wiele kampanii, bywały, ale to jest temat nieruszony. O ile te futra czy cyrki, jak wiemy, teraz jest nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, to są rzeczy niemalże załatwione. No ale niemalże załatwione po dobrych 20-30 latach pracy społecznej, żebyśmy jako społeczeństwo się do tego przyzwyczaili, to zaakceptowali, aż w końcu politycy, żeby uchwalili odpowiedni zakaz. W przypadku ogrodów zoologicznych jesteśmy jeszcze na początku, powiedziałbym, tej drogi. Mało się rozumie tak naprawdę z tego, co się tam dzieje. Rzadko kto patrzy na ogród zoologiczny jak na przedsiębiorstwo, którym jest. To jest przedsiębiorstwo, bardzo często po prostu przedsiębiorstwo rozrywkowe, które zajmuje się sprzedażą biletów na pokazy, na seanse zwierząt, które są traktowane jako okazy. Bardzo często większość przypadków, powiedziałbym, że większość zwierząt w ogrodach zoologicznych polskich to są zwierzęta, które nie należą do gatunków zagrożonych, ani do tych krytycznie zagrożonych. To są zwierzęta, które znalazły się tam z różnych przyczyn, ale nie z tych, które się często mówi, że są dobrym usprawiedliwieniem. Często po prostu z pasji zbieracza, dyrektora czy dyrektorki ogrodu zoologicznego. Oczywiście współcześnie widać już, że ogrody mogłyby spełniać inne funkcje. Ogród Poznański, ogród zoologiczny, częściowo ma funkcję azylu
warszawski ogród, też azyl dla ptaków. Powiedziałbym, że już się tego uczymy. Ale wciąż ta funkcja, nie wiem jak to nazwać, rekreacyjno-rozrywkowa dominuje. Oczywiście ogrody zoologiczne i ich przedstawiciele mówią często, że tam się odbywa również ciężka praca naukowa. No, owszem, no, bada się te zwierzęta, bada się, ale znowu to jest przeceniane, mam wrażenie, że nie na każdym, który się tam znajduje i który tam musi spędzać swoje życie, są robione badania bez przesady na niektórych. Więc te usprawiedliwienia są dosyć słabe, żeby utrzymywać ogród zoologiczny w takiej formie, jak dzisiaj jest. Powinien oczywiście ewoluować właśnie w kierunku ogrodów zoologicznych i tej zmiany, takiej fundamentalnej zmiany, żeby ogród zoologiczny nie był po prostu miejscem, do którego się przychodzi podglądać, takie miejsce takiego wojeryzmu, podglądactwa, no wrednego takiego. I przychodzę i się gapię. Najlepiej było, jakbym widział wszystko. Bo to takie interesujące jest, że jakby z żadnej intymności. I te warunki, które są tam stworzone, są taką no mniej gorzej zrobioną symulacją prawdziwych warunków. W tym kierunku przynajmniej idzie. Często to jest koszmarnie zrobione, nieumiejętnie. Typu malowanie jakiegoś krajobrazu na ścianie betonowej, co widzieliśmy przecież nieraz. Ale gdzieś tam jest takie myślenie, że to trzeba upodobnić do tych warunków, w których one żyłyby, gdyby los chciał inaczej. No i wchodzimy tam i patrzymy na te namiastki dzikości, egzotyki, czegoś dziwnego, zapominając, że patrzymy na konkretne jednostki, które muszą tam po prostu całe życie spędzić. Spędzają tam życie w taki sposób, jak im nakażemy. No mają określoną, niewielką zwykle, no dramatycznie niewielką przestrzeń, jakieś tam urozmaicenie, wzbogacenie tej przestrzeni, no bo tego wymaga prawo, no i dobre nawyki każą nam wrzucać tam co jakiś czas, żeby się czymś zajęły. Ale ogólnie ich życie to jest pasmo nudy, powtarzania wielokrotnie tych samych czynności, stereotypie, znajome kąty, wywąchane po stokroć. To wszystko takie znajome, no aż się narzuca słowo więzienie. W przypadku wielu tych zwierząt to jest po prostu więzienie. Oczywiście, kiedy mówimy o ogrodach zoologicznych i zwierzętach w ogrodach zoologicznych, trzeba pamiętać, że są różne zwierzęta. No, są takie, które wymagają wielkiej przestrzeni i rzeczywiście no, dla gołego oka ludzkiego niezorientowanego widać, że cierpią, ale są takie, które znoszą to znacznie lepiej. Chociażby niewielkie zwierzęta, jakieś gady na przykład. Można im łatwiej zapewnić warunki. Tak trudno je też znowu je traktować w jeden sposób i być tutaj takim automatem do krytyki. No, to trzeba tutaj zróżnicować. Zawsze w ogóle trzeba w przypadku oceny czegokolwiek dotyczącego zwierząt, wracam do początku tego, co mówiłem, zobaczyć, kim on tak naprawdę jest i czego on potrzebuje, bo bardzo duże zwierzę, słoń, żyrafa, czy jakiś kotowaty duży, będzie miał zupełnie inne potrzeby niż ślimaczek, który tam jest po prostu zamknięty na małej przestrzeni, tak, ale trzeba to umieć rozpoznać i zawsze balansować pomiędzy tym parametrem różnicy bardzo tak sprawnie. Więc tak, ogrody zoologiczne są czymś, czym powinniśmy się przyjrzeć bez uprzedzeń. Czemu powinniśmy się przyjrzeć bez uprzedzeń i wreszcie o tym rozmawiać. Tak się zastanawiam, bo nawet jeżeli ściągniemy sobie, prawda, te nasze okulary uprzedzeń, czy jakichś stereotypów, czy naszych wyobrażeń o zwierzętach, nawet jak już próbujemy, prawda, popatrzeć inaczej, czy zobaczyć w nich je same, to czy nie jest w tej chwili już trochę za późno? Chodzi mi o to, że człowiek no, rozszedł się wszędzie, prawda? Jesteśmy wszędzie. Zabraliśmy tą przestrzeń zwierzętom, ciągle ją wykradamy, no bo wycinanie choćby w tej chwili dalej lasów, czy zajmowanie tych terenów pod uprawy, jakich dokonujemy nieustannie przez ekspansję naszej choćby gospodarki, powoduje, że ta przestrzeń zwierzęcia, gdzie ono mogłoby być sobą, poza naszym właśnie tym podglądactwem, czy poza naszą ingerencją, przestaje już istnieć. Czy jest jakaś, tak powiem, droga, szansa dla nas, żeby tym zwierzętom jednak oddać jakąś sprawiedliwość, dać im możliwość bycia sobą? Czy to tak naprawdę wymagałoby jakiejś gruntownej zmiany, nie tylko mentalności?
To wymaga gruntownej zmiany. Problem w tym, że my mamy bardzo mało czasu na tę zmianę, patrząc na zmiany klimatyczne, dramatyczne, których jesteśmy już nie w przedsionku. Już widzimy, każdy z nas widzi już skutki zmian klimatycznych, kryzysu klimatycznego, jak to się dobrze nazywa. Więc w tym kontekście, a tutaj padają niektóre daty zatrważające, powiedziałbym, niektóre grupy naukowców tutaj snują nam taki scenariusz dosłownie na kilkudziesięciu lat, które jeszcze zostały. Że w zasadzie już jest za późno na jakąkolwiek, nawet systemową, mocną, taką rewolucyjną reakcję. Więc w tym kontekście oczywiście wszystko, co zrobimy, to jest po prostu za mało. A z drugiej strony bardzo często się mówi, że no cóż, ludzie tak trudno się zmieniają, mają tyle nawyków, przyzwyczajeń, a kultura jest, ma taką dużą siłę inercji, w związku z tym my powinniśmy tak delikatnie tak głaskać po głowie, może troszkę zrobisz coś dobrego, może tam zrezygnujesz z tego raz na dwa tygodnie, no proszę, zrezygnuj. Tylko że my jesteśmy, kurczę, zaczyna się palić pod pupą, przepraszam. Zaczyna się palić i jakby nie mamy trochę czasu na taką strategię, jakkolwiek psychologia społeczna podpowie, że jest to słuszna strategia na normalne czasy. Prawdopodobnie tak, jakieś takie baby steps, stopniowe, niewielkie kroki zmierzające ku jakiemuś celowi, który w końcu osiągniemy, tylko że my mamy te kilkadziesiąt lat, jak się okazuje, jeśli temu wierzyć, no to nie mamy innej strategii niż zacząć mówić dobitniej o tym. Dlatego sądzę, że takie zdarzenia jak to, które się właśnie teraz dzieje, czyli zakaz przemysłu futrzarskiego w Polsce, są niezwykle ważne, bo to jest taki dobitny sygnał, że jesteśmy w stanie jako społeczeństwo to zrobić. To nie jest baby steps strategia. Ona tam przez 30 lat to robiliśmy, tam próbowaliśmy, ale w końcu ma być zakaz, koniec. Więc możemy to zrobić, jeśli się bardzo wysilimy. Mam wrażenie, że powinniśmy coraz częściej sięgać po mocniejsze strategie, bo po prostu nie mamy czasu. Oczywiście będziemy czuć z drugiej strony opór mentalności ludzkiej, tego automatyzmu, obojętności, takich nawyków, również konsumenckich nawyków, to się bardzo trudno zmienia jednak. Czy taki opór systemowy, polityczny wreszcie, bo jak wiesz i jak państwo wiecie, żeby ten zakaz przemysłu futrzarskiego w Polsce był możliwy, no to musiało się złożyć wiele czynników również politycznych na najwyższym szczeblu. Więc ten opór jest ogromny, ale mam wrażenie, że nam nie pozostaje nic innego, jak mówić o tym jeszcze głośniej. I podawać przykład chociażby przemysłu futrzarskiego jako sprawę możliwą do załatwienia definitywnie. Choć oczywiście żadne prawo nie gwarantuje wiecznego zakazu, więc ale mam nadzieję, że raz zakazany już do Polski nie wróci. To jest dobry przykład. Mocny bodziec dla całego rolnictwa. Ja o tym napisałem znowu w ostatnim felietonie dla Krytyki Politycznej, że taki bodziec zakazu pewnego rodzaju działalności, która jest nieekologiczna, czy niekorzystna dla otoczenia, w którym ludzie mieszkają, ale również etycznie naganna, taki bodziec może być otrzeźwiający dla rolnictwa w ogóle. Rolnictwo jest niezwykle ważnym elementem kultury i też bardzo destrukcyjnym. W kontekście zmian klimatycznych jedno z bardziej destrukcyjnych obszarów społecznych, więc być może taki bodziec jest mu potrzebny. Patrzcie, jeśli się nie opanujecie, to zacznie być po prostu jeszcze bardziej gorąco i nie zdążymy zrobić nic. Będziemy ginąć wszyscy w stadium embrionalnym rozwoju etycznego, chociaż mamy taki ogromny potencjał jako ludzie przecież. Tak. No, ale w ten sposób gdzieś dochodzimy do tej bolesnej prawdy, że jesteśmy zwierzętami, prawda, pośród innych zwierząt i jesteśmy ze sobą połączeni. Także to, co robimy w stosunku do świata, do zwierząt, to tak naprawdę robimy też w stosunku do nas. I myślę, że to jest tutaj takim istotnym elementem. No i tak, nie mamy czasu, nie mamy czasu. Drodzy Państwo, o zwierzętach, mam nadzieję, będziemy jeszcze rozmawiać. Natomiast teraz może tym smutnym stwierdzeniem, ale bardzo prawdziwym, może trzeba się z nim wreszcie skonfrontować, kończymy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za zaproszenie.